Dzięki temu odcinkowi i widzom, którzy podzielili się z nami swoimi historiami, wiem, czego mam unikać, aby moje paznokcie były bezpieczne. Między innymi. Gdzieś buszując koło domu, zaczęłam grzebać w jakimś worku. Wsiadła na dłonie pociągu. Jak? Ale nie tylko, bo także dowiedziałam się. Kto to jest Julia Kostera? Jakaś pewnie influencerka. Wytłumaczyłam też Przemkowi, co dokładnie jej się przytrafiło w pociągu. Ty jesteś dupą? Ale jesteś połową, dupą? Czy nie? Cześć, jestem Edyta, a to jest seria Ku Przestrodze. Zaczynamy. Kreszczyn dasz intro. Bienvenidos w naszych progach. Witajcie Ku Przestrodze. Dzięki Kreszczyn za intro. Fajnie, że jesteście. Agata. Brak zdjęć drastycznych. Cześć wszystkim. Pragnę przedstawić Państwu główny powód mojego zainteresowania stylizacją paznokci. Ale od początku. To moje pierwsze wspomnienie z dzieciństwa. Miałam około 3 lata. Gdzieś buszując koło domu, zaczęłam grzebać w jakimś worku, w którym, jak się okazało, była rozbita butelka. Szkło przecięło kciuk aż do miejsca zaginania. Widać bliznę. Są w ogóle zdjęcia? Nie wiem, czy byłam wtedy u lekarza, to było 27 lat temu. Kciuk od tej pory jest szerszy. Paznokieć nie ma półokrągłego tunelu, tylko trójkątny. Okej, rozumiem. Nie wiem, jak to dobrze wytłumaczyć. Miejsce łączenia tych dwóch części paznokcia na wolnym brzegu lubi pękać pomimo nałożenia stylizacji, czyli coś się stało z, przypuszczam, macierzą. Bez utwardzenia płytki pęknięcie pogłębia się poza wolny brzeg. Mogę się jedynie pochwalić, że często nawet stylistki miały z tym paznokciem problem, bo żel pękał po paru dniach. Jak sama robię, to nie pęka. Kształt nie jest idealny, ale się trzyma. I to jest najważniejsze. To moja dominująca ręka. A, czyli gorzej się jej robi, bo robi niedominującą. Pokaż. A, dobra, już widzimy tego trójkąta tutaj. Po prostu ten paznokieć w tym miejscu jest taki jakby zgięty. Nie jest półokrągły, tylko idzie w taki daszek trójkątny, bo to już odtąd idzie. To już tutaj idzie od macierzy. Czyli po prostu została ci w dzieciństwie uszkodzona macierz, uszkodziłaś sobie macierz i przez to ten paznokieć, no już taki będzie, no tu już nic z tym nie zrobimy. No i dobrze, że się ratujesz stylizacją paznokci, bo między innymi po to ona jest. Tak, dokładnie widać, w którym miejscu macierz jest uszkodzona. Ale nie masz z tym żadnych bóli, ani wiesz, tam nic nie boli z tego powodu, tylko tak wygląda. To... Jest stylizacja, o jest i ta blizna. O, to głęboko ci to weszło, jasny gwint. No czyli macierz przecięłaś, tak. Ale to... szkło, że aż tak mocno? Ja pierdzielę, serio? Ała. Naprawdę? A tu z wykonaną przeze mnie stylizacją. No jakby nigdy nic, pięknie, bardzo ładnie ogarnięte, bardzo ładnie ogarnięte. Witam całą ekipę. Niestety nie posiadam drastycznych i mrożących krew w żyłach zdjęć mojego paznokcia, ale przedstawię moją przygodę po kolei. Pewnego dnia, gdy wychodziłam z samochodu, podstawiłam kciuka pod zamykające się drzwi. Szybko gdzieś to już słyszałam i przez adrenalinę nie czułam bólu. Niestety mój paznokieć z tego starcia nie wyszedł cało. Chociaż od razu, gdy zaśnienie zeszło, zauważyłam linię biegnącą wzdłuż i wydawało mi się, że nic się nie stało. A linia zniknie. Z biegiem lat paznokieć rósł, tylko zaczął być bardziej zauważalny schodek tam, gdzie było pęknięcie. Teraz nie rośnie tak, jak powinien i są dwie części, które się nachodzą. Przez to mam ogromne problemy z trzymaniem hybrydy właśnie na tym palcu. Więc powinnaś tutaj mocniejszą stylizację, albo tak, twardą hybrydę nakładać, bazę hybrydową, twardą. Przez ten pasek? Albo żel, no. I hybryda się nie trzyma przez ten pasek? Bo coś się z macierzem stało, bo tu już... Zobacz, no dobra, ale to chodzi o to, że jak odrasta hybryda... Popatrz. No, słucham. Tutaj w tym miejscu macierz została albo przecięta, mogła zostać po prostu przecięta i tak jakby dwa paznokcie wyrastają, przez to tu jest taka... No tak, jak jest strumień wody i włożysz tam jakiś patyk, tak. To w tym jednym miejscu nie leci i tak jakby... Dlatego trzeba tutaj absolutnie żadnych elastycznych produktów nie używać, tak? Nie można, tylko coś twardego, co to tak zespoi i nadbuduje troszkę, bo on taki też będzie trochę trójkątny. Od frontu patrząc, to coś czuję. Tak jak pokaż tylko wyżej zdjęcie. Paulina, jak ja bym to robił zdobienia specjalne do tego pęknięcia, tak idealnego, takiego wiesz. No. Weronika, oglądasz na własną odpowiedzialność. Przeglądając wczoraj Instagram, trafiłam na relację Julii Kostery. Usiadła ona po prostu na swoje dłonie w pociągu i nagle poczuła ogromny ból. Co? Usiadła na dłonie w pociągu. Jak? Poczuła ogromny ból. Mamy koleżankę, która chodziła do nas do salonu. I która raz przyszła i usiadła sobie na rękę i... Nie przyszła. A co? Przyszła już ze złamaną. Aha, i opowiadała o tym.
A, myślałem, że to u nas było. Pytaliśmy się, ona nie chciała długo powiedzieć, co się stało. Jej mama wszystko nam wypaplała. Po prostu... A ja myślałem, że to było u nas. Absolutnie. Na tym różowym, na tym pomarańczowym, na tym... No nie, ona przyszła z łamaną ręką i nie chciała powiedzieć dlaczego. Nie dopiero wiem, mama przyszła od niej i powiedziała, co się stało. No jak siadała, to rękę podłożyła i siadła sobie całą siłą na tę rękę i złamała. To jest relacja. A to nie jest twoja sytuacja, tylko od... A, dobra. Następny rok bez paznokcia, miła podróż. Aha, musiała tak usiąść, że po prostu podniosła mocno. Wiem. To jest dupa. To jest coś, nie? No. Nie, ty jesteś dupą. Ale ty jesteś głową, dupą. Czy nie? Ty jesteś... To jest pośladek. O, to jest pośladek. No. To jest coś. A ona położyła tak dłoń i siadła. Ała! Rozumiesz? O kurwa. Bo to tak wygląda, jakby podniosło się, tak jakby oderwał się paznokieć z łożyska, no i krew się puściła, pokaż, no. Dalej. Fajnie, że gdzieś z tym poszła, że gdzieś do specjalisty. Nigdzie mnie nie przyjęli, nie czuję palca, będziemy wyrywać paznokcia samodzielnie do końca. A ja już tu chwalę, że fajnie, że gdzieś poszła. Nie wiem, jakaś pewnie influencerka. A wpisz tylko. YouTuberka. Jaki ten świat jest wielki. O, prawie milion, to jakaś znana, ale ja nie znam. Update. Nic. Idziemy rano znowu próbować. Przy skórkach trzyma się mocno, ale cały odleciał od palca. Jak się obudzę bez niego, dam znać. Może nie zgniję to rano. O Boże. Mi się wydaje, że to tak troszeczkę albo na macierzy tam, albo pod fałdem proksymalnym. Pokaż. Pod fałdem proksymalnym może się trzyma. No tak. Tak, on po prostu się odspoił od macierzy, od łożyska, a trzyma się tam w korzeniu, tam pod fałdem proksymalnym. Czy wyrywać to dobrze? Nie wiem, to bym musiał stwierdzić podolog. Najlepiej do podologa iść z takimi rzeczami. Pokaż jeszcze następny. Czuję paraliż tej strony palca, co ty gadasz? Tu powstaje siniak i jest nadrwana skóra. Ujojojojojojoj. Cały czas pulsuje, to musiało być ogromny ból, ogromny. Ale ci współczuję, człowiek. Masakryczny, to jest po prostu... Bo tak, ani tego zdjąć, ani wyrwać, ani nic, za każdym razem, tak gdzie coś uderzysz, dotkniesz, nic tą ręką nawet zrobić, uderzyć. Ubrać się, tak, koszulka. Tak, dotkniesz to już boli. Ubierasz koszulkę, cokolwiek, biustonosz, jest to kobieta. Nie wiem, że to w szynę dali, bo masakra. Zemdleć idzie z bólu, z czegoś takiego. Póki co każdy najmniejszy ruch tym paznokciem powoduje ogromny ból. Sorry, zasypany moim paluchem, sorry, ale przynajmniej mam temat na pogadanki. No, masakra. Za złego przekuła w dobro. Najgorsze. Dobra, dużo zdrowia, ziomeczku. Jedna z gorszych opcji, jaka się może człowiekowi zdarzyć, naprawdę. Co innego, całkiem już odpadnie, nawet z tym paznokciem naturalnym, bo to przynajmniej masz spokój, nie? A tak, ni to nie odpadł, ni to i to wisi się na tej skórze tam. Hej, sytuacja z wczoraj. Na szczęście mało dramatyczna. Nie zaufajcie zasilaczom do laptopa. Nie ufajcie. Aha, przepraszam. Nie ufajcie. Zasilaczom do laptopa i krzesłom. O, nawet kurde. One mogą zdradzić. O kurde! Siłowałem się z zasilaczem w kontakcie, żeby go odpiąć, a on uparcie dalej tam siedział. W pewnym momencie wyskoczył tak gwałtownie, że nie zdążyłam zatrzymać ręki kciukiem i zdążyłam stojące zaraz obok krzesło. Poczułam jedynie potworny ból i gorąco. Wyobraziłam sobie to. To musiało być, jakby to z boku była kamera postawiona, to musiało wyglądać komicznie. Całe szczęście, że pęknął w takim miejscu, że jedynie delikatnie uszkodziłam hyponechium, ale paznokcia szkoda, dzisiaj już prawie nie boli. No. A, no tak, no, to jest taka, jakby to powiedzieć, szczęście w nieszczęściu, o, szczęście w nieszczęściu. Ale jak jest wszystko okej, to fajnie, dziś już prawie nie boli, tak i co, że zdrówka. Cześć wszystkim, mój post jest totalnie ku przestrodze robienia na własną rękę paznokci bez wiedzy. O, to Edyta idealnie trafiło na ciebie. Ale od początku, kilka lat temu przez dłuższy czas chodziłam do salonu jednej ze znanych firm paznokciowych. Jednak, gdy stylistka, do której chodziłam, przestała przyjmować klientki i zaczęła robić szkolenia... Mądro ja stwierdziłam, że szkoda mi kasy i to dobry moment, żeby zacząć robić samej. Podglądałam za każdym razem, jak stylistka wykonuje mi stylizację i stwierdziłam, że to przecież nic trudnego. Kupiłam startowy zestaw... To samo ja. Wypisz, maluj Edyta. Nawaliłam żelu i tu i ówdzie i poprawiłam pilnikiem, pomalowałam i byłam mega z siebie dumna. Przesyłam zdjęcie tej pięknej stylizacji. Jednak czas zweryfikował. Podczas sezonowej pracy przy przenoszeniu skrzynek przez niefortunną pozycję i złą budowę wyrwałam paznokcia o tę skrzynkę prawie do macierzy paznokcia. O kurde. Jest zdjęcie. Ból niesamowity. Z podkulonym ogonem wróciłam do mojej stylistki, żeby uratowała tego paznokcia. Skróciła mi go i pozbyła się masy. Tyle, ile się dało. Zaleciła psikać oktaniseptem i czekać, aż się zagoi i zapisała się
za kilka dni na ściągnięcie pozostałych kulfonów, bo już odechciało mi się samej robić. Przyjęła mnie po tych kilku dniach dziewczyna, która się uczy, bo ta moja, jak mówiłam, już nie przyjmowała. Wspólnie stwierdziliśmy, że zrobimy króciutką stylizację hybrydową i o zgrozo, na tego zerwanego pazurka też! Byłam mega zadowolona, póki w kolejnych dniach nie zaczął mnie tempo boleć i to rwać. To niedobrze, bo jeżeli on nie wygoił się i na zerwany paznokieć coś nakładacie, to bardzo niedobrze. Ściągnęłam więc stylizację z tego paznokcia, a pod nim rozwijać się zaczęła bakteria jakaś. Widać na zdjęciu. Na zdjęciu. To był dopiero początek, więc wyleczyłam na własną odpowiedzialność jakimś preparatem z apteki i stopniowo obcinałam paznokcia. Na ostatnim zdjęciu widać już prawie cały wycięty paznokieć. Sprawa szczęśliwie się zakończyła, paznokcia mam na szczęście finalnie zdrowego, a ja po tej sytuacji zaczęłam się szkolić i rozwijać. I dziś już przyjmuję swoje klientki. Kamil, niezła historia, no. Nieźle. I jak bardzo aktualne jest powiedzenie, człowiek, Polak uczy się po szkodzie, czy człowiek uczy się po szkodzie? Mądry Polak po szkodzie. No wygląda na suchy, ale no kurczę, nie ma za bardzo ostrości na zdjęciu, więc no. A, tu już jest jak odrasta. Wycinany już był, tak? Tak. I czy odrasta tu już odrasta normalnie paznokieć, a reszta jest po prostu sucha, bo się odwarstwiło paznokieć od łożyska i ono sobie wyschnęło, tak jakby, no. Ale z tego, co widzę, to już się tam, gdzie jest nowy paznokieć, czyli tutaj w tym miejscu, to już jest ładnie to przyklejone, więc jest szansa, że będzie wszystko normalnie. Ale ile czasu i z nerwów, no. I blatania, biegania, i apteki, i strachu, i wszystkiego. Dodam, że cały okres leczenia trwał około pół roku, 6 miesięcy. Nauczka. Ej, wszystko zalane, iPad, o Jezus Maria. Musimy kończyć, trzymajcie się, ciao.